Pamiętajcie ludzie, to jest odcinek plus 18, to jest The Forest. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Forest, czyli symulator chodzenia po lesie, czy tam symulator drwala, jak to woli. A jak widzicie, tutaj jestem po raz kolejny z wami, oczywiście bez super kamerki, chociaż jakbyście chcieli, to może niedługo coś zacznę z tym robić. Coś bardziej, coś więcej, coś ekstra. A jak też widzicie, nie mam już jedzonka żadnego. Więc pierwsze co zrobimy, to na pewno udamy się gdzieś tam w poszukiwaniu jakiegokolwiek jedzenia, chociażby to miały być batoniki ze skrzynek, tak, czy bagaży ludzi. Ogólnie, jak to było w tym dzienniczku? Gdzie był dzienniczek? Halo, nie pamiętam. B, był dzienniczek, dokładnie B. Chciałbym zobaczyć z tym jedzonkiem. Gdzieś tu w dzienniczku, chyba na samym początku nawet było. Hmm. Nie no, gdzieś, gdzieś chyba było, które można jeść. Jagody. Aha, dobra. Uh, for anything uh, food is the best way to keep your energy levels high. Learn about final lampka w ogóle. <laughs> Mogę ją wyłączyć? Nie. Yeah. Uh, food toxic, black twin berries są toksyczne. Like foreign pairs. Uh, step 3. Digo kolor and health a uh, Edible. Mmm, hmm, hmm, hmm. dobra, te takie, a te, te one są takie czarne jakieś. To co, tylko te czarne, ale te, te to jakie są? One są białe przecież i pewnie ich też nie mogę jeść. No właśnie, no, zjadłem sobie białe i kuźwa gówno mi to dało. Okej. Okej, okay. okay, dobra. Jak widzicie, e, dobudowałem tu już trochę rzeczy, czyli głównie chodzi o tą palisadę powiedzmy plus te szpikulce. Chcę zrobić mniej więcej. Mam taki zamysł, żeby sobie to zabudować jakoś. To, to z tego zrobić bazę. Pierwsze co i tak musimy zrobić, to iść spać na dobrą sprawę, bo zaraz będzie tak ciemno, że po prostu nic tutaj nie zobaczymy już, a tego na pewno bym nie chciał. I teraz nie wiem, czy to jest wschód słońca. Nie, to jest zachód słońca, definitywnie. No ale poszedłem spać, więc ja bym chciał. Dobra, jest poranek. Czyli rzecz, którą naprawdę chciałem mieć Chciałem mieć słońce, jeszcze chwila do słońca Chwilę do słońca będę musiał pewnie poczekać Ale no mam na pewno kilka nowych rzeczy, które chcę sprawdzić Denerwuje mnie trochę Denerwują mnie trochę te krzaczory, przez które muszę się przebijać um, A to co to jest? To jest jeszcze jakiś inny. No kuźwa, to mi też zabrało życie A, Lipa trochę z tym, tak, no te są czarne, ok, definitywnie, tych nie powinienem jeść. Eee, tutaj jakieś środki medyczne sobie wzięliśmy. No i dobra. E, byłem wczoraj w tej wiosce, ale nic ciekawego tutaj nie znalazłem. I jest teraz dupne światło, tak że w sumie ja nawet nic nie widzę. Wiem, że są ryby, ale nie wiem, czy można je jakoś złowić. Próbowałem toporkiem, ale jakoś nie dałem rady na dobrą sprawę. Toporkiem złowić ryby. Teoretycznie nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to jest gra, tylko wiadomo. O, właśnie. Właśnie ten kamień odbijał się od wody chyba. Okej. Okay. Rozumiem, kaczki, te sprawy. E, mam nadzieję, że nie będzie żadnych kanibalków w tej chwili, bo ostatnio jakiś tu minąłem, zabiłem kilku tych czarnych, ale tak na dobrą sprawę w sumie nic z nimi tu nie wynikło i na razie póki co omijam ich jak tylko mogę. Więc dobra, zajmę się otwieraniem skrzynek. No niestety, no, piłka, piłka to jest ostatnia rzecz, która jest mi tutaj potrzebna w tej chwili. Potrzebujemy przede wszystkim jedzenia ludzie Zegarek, zajebiście Zegarek, możemy zrobić bombę przecież Z zegarkiem chyba Ale nie no, zegarek nie jest nam potrzebny Jedzenie, batonik To już jest, jesteśmy już na plusie jeżeli o to chodzi Jeżeli chodzi o jedzenie mm, Wiem, że Klołwy są w, na zwłokach W bazie To już obczaiłem, niestety burza idzie Świetnie Piękny poranek, dobra, drugi batonik tak, ze trzy batoniki będę spełniony póki co. Okej, okay, yy, lecimy dalej w takim razie. Kolejne to są sprawy medyczne, wiadomo. No nie, dobra. Są foki. Spieszamy. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Musimy uciekać. Ja ich widzę ciągle, więc. To nie jest dobry sygnał na pewno. Te, te wrzaski to też nie jest dobra sprawa. O, Kuźwa, są czarnuchy, są czarnuchy. Zabiłem takie dwa ostatnio przy mojej bazie, więc nie, może chcą się zemścić. Chociaż nie, to było tak. Zabiłem jednego. E, potem w trakcie, w sumie, po, po tym jak zabiłem tego jednego Ziomka. E, Oddaliłem się kawałek, tak. Chciałem, żeby ten drugi gdzieś tam zobaczył, że zabiłem jego kolegę i powiedzmy uciekł. Po czym ten jego kolega podszedł do niego i zabrał mu głowę. W sensie rozwalił mu ciało i zabrał głowę i tak stwierdziłem, że złodziejem głupim, bo ja też potrzebowałem jego głowy. No ale no niestety nie pykło. No i później zabiłem go i wziąłem jego głowę, ale miałbym dwie głowy, a tak miałem jedną. No przykrość mnie spotkała niestety. Aha, tu mogę tylko sobie to zrobić, ok. To w takim razie mnie to nie obchodzi, to sobie mogę przejść normalnie, najzwyczajniej w świecie. Mogę przejść. Pro... Halo, proszę, żebym mógł przejść. Um, niestety coś się cicho zrobiło, to jest taka cisza przed burzą dokładnie. Ja to widziałem, widziałem tego ciula. Ja go widziałem, on tam jest. Chyba dalej tam jest. Tam, ludzie widzicie. Eee, tam nie, to teraz na pewno nie będą widzieć. Tam z przodu jest ciul w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że sam przynajmniej. Bo nie chciałbym walczyć z całą bandą. Jednego mówię, jednego mogę zabić spokojnie, nie jest źle. Tam ci jeszcze jakby sobie poszli to byłoby fajnie, bo chciałbym jednak jeszcze sprawdzić troszeczkę ekwipunek świetnie spadłem. A nic mi się nie stało. Okej, okay, um, mam tylko dwa batoniki. A jedzenia nie za bardzo. Ogólnie... O, nie ma, nie widać tego. Ogólnie ubrałem sobie... Wcześniej zabiłem jelonka i ubrałem jego skórę. Ale z tego, co widziałem, to tylko daje estetyczny, estetyczne względy, tak? W sensie nie ma to żadnego wpływu na pancerz czy coś, tak jak e, mamy e, z jaszczurem. Nie no, te pale mi się naprawdę podobają i te zaostrzone... E, końce, tak, tych drągów, że tak powiem, ale chyba w praktyce nie daje to zupełnie nic. Nic to nie daje, tak mi się wydaje. Dobra. Naprawdę, jest za cicho. W tej chwili jest za cicho. I ja się trochę cykam, gdzieś wychodzić bardziej. Nie dość, że jest mgła. Nie dość, że się zrobiła taka gęsta, dosyć atmosfera. To jeszcze jest niebezpiecznie. Okej, okay. leżą butelki. Butelki normalnie nie leżałyby w tym miejscu. Coś jest nie tak. A widzimy, widzimy z przodu jest z przodu jest ta Franca głupia. Okej, okay. to mnie nie interesuje ta Franca w takim razie. Ja sobie podbiegnę kawałek i zacznę drewno tutaj ścinać. Eee, myślę, że w kolejnym patchu zobaczymy, spróbujemy, bo trzeba będzie wiadomo od nowa grać w kolejnym patchu. Chyba, że dadzą coś takiego, że savey się już nie będą usuwały nie, nie pamiętam, jak to w sumie ostatnio było Czy się usuwały, czy nie Wydaje mi się, że do tej pory się chyba usuwały savey. Chyba, że się sejwy nie usuną Jak nie, no to i tak to zrobię Ponieważ chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał Jak będzie wyglądała budowa statku I e, tego domku Chyba, to jest nawet domek na statku Tak, coś takiego Dobra, dokończymy sobie W tej chwili ten murek, ja wiem o tym, ludzie pisaliście Że ten ten murek jest słabszy, aczkolwiek, no, on i tak wytrzyma dosyć sporo mi się wydaje, a prędzej ja go sam zniszczę przez przypadek niż jakiś e, niż jakiś kanibal go, go zje, powiedzmy, czy zniszczy. <gry> Dobra, zrobimy sobie kolejne rzeczy. Tutaj to prędzej wybuduję niż ten pojedynczy. Odbiegniemy kawałek i zobaczymy jak to będzie dalej. Okej, okay, dobra. Ja muszę ciągle uważać. Ja muszę ciągle uważać. No właśnie, słyszę sły słyszycie to, nie? To jest ta sprawa, że ja muszę ciągle uważać na nich. Nie wiadomo w którym momencie oni was zaatakują. Nikt nigdy nie wie, kiedy oni zaatakują. Nie w tę stronę drzewko. Hmm. No, to nieźle. Tylko nie mów, że ostatnia część spadła, gdzieś tam w piśmie, na dół. Nie, proszę, nie, że tam nie było drewna. Dobra, chyba nie ma, nie będę tam biegł. Nie ma takiej opcji nawet. Chociaż gdyby spadło, to pobiegł pewnie. Raz, dwa, trzy. Nie, dobra, jest cztery jednak. Już myślałem, że nie ma. Wybaczcie troszeczkę, że mam taki, tak mi się przynajmniej wydaje, troszeczkę dziwny głos w tej chwili, ale jestem już trochę zakatarzony, no pora jest taka jak wiecie, bardzo dobra na przeziębienia, więc ja się cieszę, że i tak jakoś gardło mi jeszcze nie wysiada, bo o tej porze to najczęściej ja ledwo mogę mówić, a w tej chwili nie mam z tym problemów, tylko no nos ciągle zatkany jest, więc mogę tak mówić troszeczkę przez nos jakby. Właśnie, więc no, no sorka, no nie zrobię nic z tym, póki co. Ogólnie ludziska jadłem wczoraj dobrą pizzę Tak naprawdę to jadłem ją dzisiaj i tylko że ja mówię już się przyzwyczajam do tego, że jak, mu, jak go nagrywam odcinek na sobotę, to już się przestawiam tak jakby dzisiaj. O, dzisiaj była sobota, no a wiadomo, że jak jest odcinek o sobotę o 8 rano, to ja kuźwa go nie nagrywam, przecież w sobotę. O kurwa, tylko w piątek. Dobra, a gdzie jest ta szmata? Gdzie jest ta szmata? Ta szmuja, gdzie ona jest? Gdzie jest ta szmuja? No chodź, tu szmujo! Chodź, czekam na ciebie. No chodź. A wi. Hm. Tam się zabugowała jedna. A co najmniej druga jest jeszcze gdzieś tam. Tam jest szmój, a tam jest szmuja. Więc trzeba będzie uważać. Okej, okay, dobra. Ehm, um, gdzie, gdzie, gdzie on jest? Ej, no tamto się zaciął. Boże, czemu my nie możemy na drewno sobie skoczyć, nawet że sobie na nim postać? Um, Boże, prawie przyciskiem myszy, próbuję sobie przybliżyć. No to świetnie, hogaty, naprawdę, zajebiście. Prawy przycisk myszy, prawie jak w Daisy. E, ostatnio ogólnie, tak jak pamiętam, ostatnio nie mogłem tego postawić. Dzisiaj nie było z tym żadnych problemów. Że to postawić w tym miejscu, więc nie, nie mam pojęcia, od czego to zależy. E, ogólnie, jeżeli chodzi też o ten posążek, brakuje nam teoretycznie e, raz, dwóch, trzech głów nam brakuje i jednej ręki, aczkolwiek nie wiem, której kuźwa ręki. E, skoro to, to jest lewa ręka, tak? Aczkolwiek, no ja dałem tu ręce i nie wiem, wygląda jakby nie było w dalszym ciągu. O kurwa. Kurwa, nie widzimy nie widzimy. Nie widzicie mnie. Nie widzicie mnie. Jestem niewidzialny. Aha. No chuju, po co ich bijesz? Po co? Reszta debili zaraz do mnie przybiegnie. Jest sześciu. E, kurwa, wy mi bijecie. Mam nadzieję, że nie bijecie mojego budynku. Trzma, to widzę cię z przodu przecież. Kurwa, twoją głowę. Wypierdalaj, mówię. Co ty, co ty sobie myślisz? Pamiętajcie, ludzie, to jest odcinek plus 18. To jest The Forest. The Las. Co tam kurwa robicie? No to jest szmato, widzę cię. Próbujesz, spróbujesz mi coś zniszczyć. To ja zniszczę ciebie wtedy. Może ja sobie wejdę na swoją kampę do góry? W ogóle jestem głodny w chuj z tego co widzę. E, dobra, zjem się coś, że nie było. Gdzie jest ta szmata? Dobra, tam ci sobie idą. Poszło czterech, co najmniej, z tego co widzę. Pięciu, co najmniej. Mam nadzieję, że będzie sześciu. Czy ta szmuja została? W ogóle to, to małe gówno poleciało za nimi w dalszym ciągu. To no ich zaatakowało. Czemu, czemu się z tym nie rozprawili? To ja nie mam pojęcia. Eee, ale ta jedna szmuja tu jeszcze gdzieś była. No, jest czarny. Czarny brat kolejny. No, wykurwiaj stąd. Mówię przecież do ciebie, nie? No, wypierdalaj. Proszę cię. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Kuźwa, tu kolejne biega No jebana szmuja Gdzie to jest? Gdzie jest łuk? Gdzie jest łuk? Ja się pytam Hmm, ciekaj, czy trafię No co się kurwa ruszasz? Pozwoliłem ci się ruszyć? Dobra Teraz jakby tu ją trafić? No to nieźle. Strzeliłem chociaż No nie, no nie, kolejne czarnuchy idą. To to jest kuźwa polowanie jakieś? Na mnie? Ej, bo ich jest co najmniej czterech teraz. Jak ona nie dostała? Co kupiasz muja? No wypierdalaj. Mówię do ciebie coś, nie? Dobra, a gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja się nie poddam. Ja będę kampił u siebie na górze. Mm. To jest moja kampernia. Ja tu za Wupą biegam. Więc proszę, proszę się rozejść. Dziękuję. Gdzie ona jest? Czekajcie, ta szmuja się zacięła chyba. KUŹWA gdzie, gdzie te strzały lecą, to ja nie wiem Serio. Hmm. Dalej za wysoko to. Hmm. Teraz za nisko. Nie no nie wierzę, nie dostają. No. To jest co, coś nie tak jest. Okej, okay, dobra. Mm, nie wiem, czy my możemy coś z nią zrobić jeszcze. No, bo ja nie trafię, nie ma takiej opcji. Kurwa, no nie, nie, nawet nie strzelałem z tego łuku. Łuk byłby ok, gdyby zrobili, nie wiem, może jakoś jeszcze ten... Jakby... No świetnie wziąłem patyk. Jakby zrobili może jakiś celownik bardziej do tego czy coś, nie mam pojęcia. Cokolwiek po prostu. Dobra, no tak, teraz traw w strzały. Kijem cię zabije ziomek. Zobaczysz. Mm, jeżeli jest jedna szmuja, to mogę zejść do niej w sumie. Okej, okay, nie, nie widzę nikogo tutaj więcej. Obok, powiedzmy, że sobie zapiszę. Czy ta jest w swoim miejscu? Pierdolono, Gin szmato, kurwa! Gin! No, dobi, dobi, proszę! Dobra. Rozpykana. I główkę, poproszę zęby, świetnie, zęby, zęby, zęby. Noga. Nie nogi nie. To jest ręka w sumie. A rękę przyjmę. A czy główkę mam? Jest główka, dobrze. Ciekawie czy mogę ją podnieść. Mogę nią kogoś pobić nawet. Hmm, do, dobra główka nie no bez przesady nie będę, nie będę używał głowy nie zniżę się do ich poziomu aha ale jestem w głodny no i umieram można powiedzieć z tego głodu dobra ręki oczywiście nie dałem ale jednak główka zawsze mniej do, do zebrania więc leci zapisik i polecimy jeszcze do nich do bazy na pewno teraz polecimy do nich do bazy bo chcę przeszukać jeszcze jakieś Skrytki, powiedzmy, w sensie te walizki chcę przeszukać jeszcze, więc tak. Pyk, różowa walizka. Różowa zawsze skrywa w sobie jakieś słodkości, więc mam nadzieję, że i ta walizka ma w sobie coś dobrego. No kurwa, latarka, serio. No super. Dobra, tutaj, no serio, teraz same latarki będą wypadać. Co, wszyscy noszą ze sobą latarki? A nikt nie ma batonika chociażby pierdolonego, nie? Naprawdę, no proszę, no proszę, dawać. Jest! No kuźwa w końcu batonik! No świetnie. I tak trudno było wziąć ten batonik. W ogóle mogę jakiegoś tego zwierzaka zabić. No proszę, no ja bym chciał coś zjeść. Jakieś mięso czy coś dobra. To są sprawy medyczne, wziąłem. O, z tego w sumie mógłbym główkę wziąć. Na pewno mój totem by się z tego nie pogniewał. A tam chyba jest nawet drugie Co to jest? Co to jest? Co to, to jest? Halo. Halo, pan... A to są zwłoki, chyba. Te? chyba. Chyba nic z nim nie możemy zrobić. Okej, okay, tu jest jeszcze drugie ciało, które zaraz bym wykorzystał. Tylko jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś jest do jedzenia. Czy naprawdę mój koleś tak szybko teraz traci siły, czy coś? Tak jest głodny? Już trzeciego batonika zjadłem chyba. A tu jest otwarty bagaż, a ja go przecież nawet nie ruszałem. Nie było mnie aż tutaj. Halo? Ktoś go otworzył. A, to nie byłem ja. Dobra, jest batonik w końcu. Widzę, że pomarańczowy wali... O! O! Ula! La! My friend, normalnie. Widzę, że... Dwa, dwie walizki pomarańczowe i dwa batoniki, no nieźle Tak to ja się mogę bawić Dobra, stąd mogę ubrania co najwyżej wziąć e, Tam jest nasza baza, więc ja się zacznę cofać tak, tak powolutku się cofnę w tej chwili Tak jak to robią ludzie, którzy czują się bezpiecznie, czyli jak ja Cofają się bardzo powolutku do bazy Rozglądając się oczywiście wokół czy czasem no ich sympatyczni sąsiedzi ich nie szpiegują i nie chcą ich na przykład ZJEŚĆ? Ale to by było tak, to byłoby tu, tutaj, pyknąłbym główkę i tam, ale tu musiałbym po jeszcze jedną głowę iść. No, no jestem, czy ja jestem pewien, czy ja chcę tam iść jeszcze? No dobra, pójdę już, pójdę, będę prawdziwym mężczy... Kurwa nie, nie jestem jednak, nie jestem mężczyzną, nie, nie muszę być prawdziwym mężczyzną, ważne żebym żył, naprawdę, naprawdę, nie, nie, nie chcę tam iść, nie, nie, ja się wracam do mojej bazy, ja się wracam do mojego domku na drzewie, eee, ta, domku, no, dużo, za dużo chyba powiedziałem o tej bazie, o bazie na drzewie już prędzej niż domek na drzewie. No tak, domkiem to ja bym tego jednak nie nazwał e, Fajnie wygląda, takie światło jest chyba najfajniejsze Jeszcze najlepiej na bazę pada e, Tak, tu będę musiał na pewno jakieś zasieki zrobić jeszcze Tu, tu jestem, tak czuję się bezpiecznie z, lewej, z tej z przodu czy z lewej strony e, Zależy jak patrzył e, Tutaj jak widzicie plany mam Zagospodarowania tego terenu mm, Tam coś chcę zrobić No kurwa, no serio Spadłem, no pierdzielić ich e, Dobra to jest tutaj powinno być wszystko w porządku. Tu jeszcze na pewno wybuduję coś wtedy. Tu jakąś jakiś murek czy coś i tutaj jeszcze dokończyć tutaj. O myślę dotąd murek i powinna być gitara chyba. Okej, okay, co bym jeszcze mógł tutaj teraz zrobić? Na pewno chciałbym jakieś jedzonko. Ogólnie nie wiem jak, jak to jest z tymi e, legwanami w tej chwili. Tak to chyba były legwany te jaszczurki. E, czy one się dalej pojawiają tak jak wcześniej, bo e, tak na dobrą sprawę, to ja w tej chwili bardzo rzadko je widuję, jak, jak w ogóle je widzę. Bardzo dawno ich nie widziałem. Kurwa, ile ich tam jest! E, trzy psy i sześciu albo siedmiu zwykłych? O kuźwa, to, to, takie... O, Hogaty w centrum akcji, jak zwykle, no tak jak chciał zresztą, no. Świetnie, ja się umyję. E, tutaj chyba nic nie, nie mam, ani nic bym nie mógł wziąć nawet, chociaż z tego Upgraded Stick, A or z Weapon air Combine, co bym z tym mógł jeszcze zrobić niby, nie mam pojęcia, szczerze, szczerze chyba nic z tym nie mogę zrobić, zresztą dobra, ja się stąd będę zwijał. E, możecie pisać swoje oczywiście ludzie propozycje tutaj w komentarzach, co by tutaj móc zrobić, jeszcze e, nie wiem czy. Czy ogólnie to nie? Będzie chyba jeszcze jeden odcinek przed najnowszą aktualizacją. Myślę, że dam radę co najmniej jeszcze jeden zrobić. Więc tak, napiszcie jakieś fajne rzeczy, co ja mógł tutaj zrobić, a ja w tej chwili pójdę, schowam się w bazie, zapiszę sobie gierkę, żeby nie było i skończę na tym dzisiejszy odcinek. W takim razie, piszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. E, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.